Ostatnio dość intensywnie pracowałem, więc wybaczcie opóźnienie, jeżeli chodzi o dodawanie filmików. Natomiast sporo się dzieje, co jest zawsze dobrą informacją w świecie sprzedaży. Dzisiaj kolejny odcinek o długich projektach, o dłuższych projektach. Chcę go poświęcić w tej krótkiej formie osobom, które dołączają do projektu w trakcie. Czyli nie byli z nami od początku, nie współtworzyli albo wskakują na stanowisko, w którym nie mieliby nawet możliwości współtworzyć założeń takiego projektu. I bardzo istotne jest to, szczególnie jeżeli są to procesy handlowe, żeby ten onboarding, wprowadzenie do pracy nowego handlowca czy nowych handlowców odbyło się płynnie na podstawie wyjaśnienia, przećwiczenia, zrozumienia i też popraktykowania wszystkich rzeczy, które na wcześniejszych etapach były wdrożone już z całością zespołu. Żeby nie okazywało się, że nowe osoby po prostu muszą same gdzieś tam się zorientować i zobaczyć, poprzyglądać się kolegom, koleżankom i zobaczyć, w jaki sposób funkcjonować. Nie, zadaniem menedżera, zadaniem trenera jest zawsze pełne wdrożenie, być może nawet bardziej szczegółowe, dlatego że już wiemy, które rzeczy od razu zażarły w pracy z zespołem, a które trzeba było modyfikować, które trzeba było zmieniać, nad którymi pracowaliśmy więcej, więc mamy pewnego rodzaju doświadczenia, które mogą nam skrócić drogę, którą ma do przebycia nowy handlowiec. Dlatego zachęcam liderzy, zachęcam kierownicy, dyrektorzy, szefowie. Za każdym razem, kiedy dołącza do Was nowy handlowiec, nowa osoba, która ma dołączyć do procesu, który jest tym naszym właśnie długim projektem, poddajcie to szczególnie troskliwej swojej obserwacji, ale też dajcie wystarczająco dużo ze swojego czasu i umiejętności, żeby taką osobę wdrożyć tak, żeby nie miała poczucia, że straciła na tyle dużo, że nie będzie w stanie dogonić. Jedną z najgorszych rzeczy jest na starcie od razu mieć przekonanie o tym, że nie jestem w stanie dogonić reszty, ponieważ oni zaszli bardzo daleko. A ten przecież nowy handlowiec mógł się pojawić na skutek właśnie sukcesów. I jest to rozwój działu handlowego na skutek sukcesów pozostałych pracowników. Dzięki, tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Spodziewajcie się niedługo pewnej niespodzianki ode mnie. Ale o tem potem. To były moje 2 minuty. Dziękuję.